tej strony Ucek, witajcie na moim kanale. Dzisiaj Speed Test porównanie Samsung Galaxy Note 20 Ultra kontra Pocophone F2 Pro. W Pocophone jest Snapdragon 865, 6 GB pamięci RAM. W przypadku Samsunga mamy Exynosa 990 GB pamięci 12. Oba fony wyczyszczone, wpięte do tej samej sieci. Lecimy, ale zanim to jeszcze małe info. Jeżeli macie jakiś starszy smartfon, chcecie go sprzedać, odzyskać trochę gotówki za niego, mieć więcej kasy na zakup właśnie jakiegoś nowszego, któregoś z tych, to oczywiście starsze smartfony można sprzedać na stronie sprzedajsmartfona.pl, więc jeżeli chcecie, zajrzyjcie tam, zobaczcie, jak mogą Wam wycenić Wasze starsze urządzenia. Dobra, a my wracamy oczywiście do testu. Jak to wygląda, widzimy, sprawdźmy, zobaczymy. Exynos 990 kontra Snapdragon 865. Pierwsze co? Allegro. Dla Poco. AliExpress. No tu jest reklama, to nie tak do koła łatwo jest to porównać. Nie wiem, czemu wali tak reklamami ciągle na Note. Ceneo. No, minimalnie Poco, ale bardziej remis. Galerie. Samsung. HBO Go. No, ciężko powiedzieć, zróbmy sobie jeszcze raz porównanie, bo tu można się bardzo zastanawiać, co będzie szybsze. HBO Go. Samsung. Ipla. Dla Samsunga. Jak dojadę.pl. Też dla Samsunga. Mapy. No i tutaj zrobimy restarcik. Ciach. Jedziemy. Mapy. Praktycznie minimalnie Samsung. Player.pl. Też Samsung, mimo że tu trzeba się logować. OLX. Dla Samsunga. Pyszne.pl. Samsung. Glovo. Samsung. Poco dawaj, Poco dopiero teraz. Sklepy, Samsung, Spotify, Samsung. No widać, że ten tu Exynos działa w miarę szybszy od Snapa. Czemu? Na przykład pamięci, UFS 3.1, jak mnie pamięć nie myli. Tutaj znowu widzimy, raczej chyba będzie Samsung. No tu musiałem coś kliknąć, ale dobra, już nie będę przecież wszystkiego powtarzał. Twitter, też dla Samsunga. Następnie jedziemy Uber, podobnie, Wykop, podobnie, no i mamy YouTube, Samsung. No cóż, ciekawostka, ale wygrywa Samsung, jeżeli chodzi o kwestię szybkości. Sprawdzamy dalej, co będzie w ramie, czy wszystko będzie w obu, to sobie przerzućmy. Miejmy nadzieję, że tak będzie tu Ali w Poco zresetowane. Na razie wszystko w pamięci jest, fajnie, szybko w niej wraca, w jednym i w drugim, ale tu znowu Ipla też jest przeładowana, czyli w Poco już dwie rzeczy, trzecia poza ramem, no czyli Poco troszeczkę na razie gorzej z tym ramem. Fakt, że ma go, jak się pamięć moja nie myli, tylko 6 kontra 12, no to tu już widzicie, nie jest taki idealnie i różowo. Glovo w obu się zrestartowało, sklepy w obu w ramie, Spotify w Poco przeładowane, TapTal tak samo, no jest tutaj, jeżeli chodzi o zarządzanie ramem, zresztą widzicie już kolejne aplikacje w Poco poza ramem są, doładowuje, więc tu lepiej zdecydowanie wypadł Samsung, jeżeli chodzi o prędkość. No może nie lepiej, no bo oba fony bardzo szybkie, to trzeba oczywiście przyznać, ale z ramem zdecydowanie lepiej w Samsungu. Jedziemy dalej, sprawdzamy, jak będzie wyglądała kwestia odpalania gier, tylko nie róbmy sobie fal startów, tak jak ja to teraz zrobiłem, więc jeszcze raz Asphalt 9. Który to nam wygra? Czy to będzie Pocophone, czy będzie to Samsung Note 20 Ultra? Galaxy w sumie Note 20 Ultra, aby być tutaj zgodnym. Czekamy. No i mamy Samsunga pierwszego. Poco w tyle. Na szczęście jeszcze mam dwa smartfony na Snapdragonie 865, o których jeszcze nie wiecie, że w ogóle mam, więc niedługo się pewnie pojawią. Więc będzie z czym sprawdzać tego Note'a. No i jedziemy dalej. Asphalt 8. Prawa, lewa. Kto wygra? Znowu Note.
Aha, tu coś jeszcze chcę sobie dociągnąć, trudno. Nie będziemy się tym zajmować. Jedziemy dalej. Temple Run 2. Minimalnie, ale naprawdę minimalnie Samsung. Prawie, że tak samo bym powiedział. Sorry, to nie tak, nie tak, nie. Jeszcze raz, ciach, pach. Tu robimy tak i mamy Subway Surfers. I Samsung. Szybszy. No kurczę, szybkie pamięci robią tutaj robotę, trzeba przyznać. Ten Exynos nawet na drabie. Jestem ciekaw, jakby wypadł w takim razie Samsung Note 20 Ultra na Snapdragonie. Szkoda, że takiego nie dorwę, ale to myślę, że mogłoby być naprawdę gruba sprawa. Dead Trigger 2. Który będzie pierwszy? Znowu Samsung. Patrzcie, no ten Note'cik. Mimo, że myślałem, że będzie... Co tu się dzieje? Ciemność. Ciemność się dzieje. No dopiero. Dobra. Myślałem, że ten Note będzie taki wolniejszy, mówiąc krótko, ale zaskakuje. Asphalt Extreme. No i jak tutaj? No, też bezapelacyjnie Note. Szkoda, że nie mam żadnego iPhone'a nowego. No sobie zobaczył, jakby to wypadało. Może ktoś to pożyczyć. Chętnie przytulę na chwilę. Unkilled. No i jak to będzie z Unkilled? Który wygra? Czekamy, czekamy. No i znowu wygrywa Note. Co widzicie na załączonym obrazku? Dobra. I cóż, mamy PUBG Mobile. Jedziemy, jedziemy. I co? Który pierwszy? Tym razem Poco. Raz Poco wygrało. No nieźle, ale i tak trzeba przyznać, że znowu jest tutaj. W sumie może nie. A tu trzeba by było kontynuację jakąś robić. Dobra. To na miliard reklam i bzdetów, jak to zwykle w tej apce. No dobra, ale dobra, lecimy jeszcze tak, co będzie w ramie. Tu jesteśmy w ramie. W Poconie. Jedziemy dalej. Asphalt 8 też nie jest w ramie. Dobra, jedziemy dalej. Temple Run 2. Tu zostało w ramie, w Poconie. Subway Surfers, sytuacja identyczna. Poco ma za mało ramu, po prostu. Dead Trigger 2. Tu widzicie, w Poco jest restart. W Samsungu jesteśmy tam, gdzie być powinniśmy. Asphalt Extreme, podobnie. Tutaj coś nie... Oj, Poco w ogóle ten. Poco zrobiło nam coś, co nie jest Poco. Przycięło się, widzieliście. Unkilled. Tu jesteśmy w pamięci, w Poco nie do końca i w PUBG. Oj, coś Poco w ogóle muli. Nie ogarnia. No dziwne, takie jeszcze sytuacje nie miałem. Się przyciął. Cóż, widzicie, ja tego nie montuję specjalnie, wychodzi jak wychodzi. No i dobra, czyli co, porównanie tych dwóch, no wydajność RAM, zdecydowanie Note 20 Ultra. Snapdragon 865, który wydawało mi się, że powinien go wziąć na śniadanie, nie udało mu się, więc cóż, stawiamy na Note'a. No ale cóż, pamiętacie, jak już mówiłem wam na początku, jeżeli chcecie jakiegoś smartfona się pozbyć, chcecie jakiegoś starszego sprzęta sprzedać, to pamiętajcie, że naprawdę starsze smartfony można sprzedać na sprzedajsmartfona.pl i tam wam oczywiście odsyłam, gdy chcecie jakąś, za jakąś gotówkę sprzedać coś, co macie starszego u siebie. No i cóż, tym optymistycznym akcentem kończymy. Note wygrał, wypadł lepiej, więc tyle. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie jednego i drugiego, macie oczywiście playlisty, możecie zobaczyć porównania z innymi smartfonami. Tam was oczywiście odsyłam na dole. Dzwoneczki, subskrypcje, pamiętajcie o tym, przydaje się to. Oczywiście Patronite na dole. No i cóż, na dzisiaj tyle. Z tej strony Łucek, trzymajcie się ciepło, hej!